trening był treningiem regeneracyjnym i prewencyjnym. Od rana wprowadziliśmy ćwiczenia polegające na regeneracji, na stabilizacji. Były to dosyć lekkie ćwiczenia, miały na zasadzie pobudzić mięśnie po ciężkim meczu oraz zmobilizować i stawy i mięśnie do regeneracji. Chłopacy podzielili się na trzy grupy. Pierwsza grupa robiła rolowanie, które ma polepszyć jakość tkanki, uelastycznić mięśnie oraz je odświeżyć. Druga grupa wykonywała ćwiczenia stabilizacyjne własnym ciałem, czyli z główną uwagą na stability core, czyli centrum naszego ciała. Są to bardzo ważne ćwiczenia w celach prewencyjnych, przeciwurazowych. Trzecia grupa działała prewencyjnie i profilaktycznie na stawy kolanowe i skokowe. Ćwiczyliśmy na beretach, kilka ćwiczeń, hamowanie bokiem, przodem. Na siłowni ćwiczenia przebiegają, mają charakter dynamiczno-szybkościowy. To są troszeczkę inne ćwiczenia niż normalnie w fazie początkowej przygotowania, które miało miejsce na Osirze w Suwałkach. Tam był charakter bardziej taki ogólnorozwojowy na wszystkie partie mięśniowe. Tutaj skupiliśmy się bardziej na dynamice i szybkości, które bardzo będą potrzebne, bo już niedługo zaczynamy sezon. Także piłkarze muszą to wziąć dla siebie do serca, że to jest dla nich teraz najważniejsze. Dynamika i szybkość. I na tym właśnie pracujemy. Pracujemy trzy razy w tygodniu po półtora godziny razem ze stabilizacją. RMTV New Media.